Ho, ho, ho! Z tej strony Jacek z wideotesty.pl, a to świąteczny odcinek podsumowania tygodnia. Dzisiaj czeka nas wiele nowości, takich jak nowa forma graficzna czy newsy i artykuły wprost z naszej strony. Zaczynamy! Na sam początek recenzja gry Rally autorstwa Pawła. Czy twórca gry Skyjump zawojuje rynek smartfonów z nową ścigałką rajdową na iOS i Androidy? Przekonajcie się oglądając recenzję. Lecieć na pobocze, tak jak ja w tym momencie. Jest to wersja testowa, którą dostałem właśnie od tego programisty, od autora. I jeszcze ta wersja posiada kilka drobnych błędów. Przede wszystkim jest to sterowanie. Nie wiem dlaczego, ale czasami jak naciskam na pedały gazu czy hamowania, nie zawsze gra jakby to prawidłowo interpretuje. Jak dobrze wiecie, wymagające gry potrafią nieźle zgrzać procesory w naszych komputerach. Aby dobrze odprowadzić ciepło, nie wystarczy fabryczne chłodzenie. Trzeba zamontować coś wydajniejszego. Mamy dla Was test chłodzenia Cryorig H5 wykonany przez Dawida. Czy jednowieżowa konstrukcja da radę schłodzić CPU w każdej sytuacji? Przekonajcie się sami. Mamy pełną kompatybilność ze wszystkimi slotami pamięci RAM. Nie ma również ograniczenia co do możliwości instalacji takich kości z radiatorami o nawet dużo większej niż standardowej wysokości. Różnej wielkości klipy możecie wykorzystać albo do tego, aby zamontować na froncie wentylator slim 13 mm lub klasyczny o profilu 25 mm, albo na przykład tak jak ja w tym momencie do utworzenia konfiguracji w trybie push and pull. Jeżeli Wasze smartfony co chwilę mają zbity wyświetlacz, są zapiaszczone lub zadrapane, może warto zastanowić się nad urządzeniem nie do zniszczenia. Takim wydaje się być telefon Evolveo Strongphone D2. Super odporny smartfon, którego testował Mateusz. Możliwość zrobienia backupu, no ale można powiedzieć nic poza tym. Mamy też możliwość włożenia dwóch kart SIM, jedna obsługuje 3G, druga obsługuje 2G. Oczywiście wszystko pod tą tutaj, klapką przykręconą na dwie śruby. Mamy tam baterię, tą 4,5 tysiąca mAh, no i dokładnie wejścia na te dwie karty SIM. Tak mniej więcej wyglądałby smartfon D2. Cena jego według producenta wynosi ponad 800 zł. Dźwięk w grach odgrywa coraz ważniejszą rolę. Dzięki dobrym słuchawkom dokładniej będziemy w stanie określić położenie przeciwnika w strzelance i docenimy odgłosy silnika w najnowszych ścigałkach. Marcin wziął na warsztat bezprzewodowe słuchawki Gigabyte Force H1, przeznaczone stricte do gamingu. Czy testowany sprzęt będzie w stanie zapewnić mocny i szczegółowy dźwięk w grach i nie tylko? Zapraszam do oglądnięcia testu. Mamy miejsce, gdzie ładujemy baterię wewnętrzną, mamy mikrofon, mamy włącznik i tryb parowania z urządzeniami mobilnymi. Następnie mamy taki panel sterowania, ciszej, głośniej, do przodu, do tyłu i play, pauza. Jak widzicie, kształty przycisków są takie nieregularne, jeden jest bardziej wtopiony, drugi bardziej wystaje, dlatego możemy się poprzez dotyk szybko połapać, co właściwie będziemy teraz robić. Po testach i recenzjach przechodzimy do poradnika. Tym razem mamy dla Was zestawienie najciekawszych gamepadów do PC. Masz mały budżet i nie chcesz kupić chińszczyzny? A może potrzebujesz czegoś droższego i bardziej profesjonalnego? Przejrzyj proponowany materiał, a na pewno znajdziesz coś dla siebie. Posiada analogowe drążki, a także system wibracji. Logitech F710 Wireless. Posiada praktycznie wszystkie cechy gamepada Logitech F310, jednak z tą różnicą, że jest pozbawiony kabla. Solidnie wykonany i funkcjonalny gamepad z wibracjami i analogowymi elementami. Kosztuje około 200 zł, zasilany dwiema bateriami typu AA. Po filmach z minionego tygodnia czas na nowość. Prezentuję Wam skrót najciekawszych artykułów, które udało mi się ostatnio znaleźć na wideotesty.pl. Mamy dla Was m.in. poradniki, które pozwolą Wam złożyć najwydajniejsze komputery w przedziałach 5,5 tysiąca oraz 3000 zł. Zestawienie 9 gier, w które warto zagrać w trakcie świąt. Artykuł na temat trików stosowanych w sklepach wysysających z nas ostatnie złotówki. Tekst na temat budowy HTPC oraz idealny duet HDD i SSD, czyli jak sprawić, żeby takie dyski najlepiej ze sobą współgrały.
jak artykuły, to i również newsy. Z najciekawszych kąsków informacji tego tygodnia mamy szaloną specyfikację nowego tabletu Sony, podsumowanie roku 2014 z perspektywy giganta Google, kickstarterowy projekt słuchawek dla śpiochów, bezpieczna płyta gazowa, która nie generuje płomienia, pierwszy smartwatch od polskiego producenta Manta oraz kolędowanie z firmą JBL. I to już wszystko w trzecim świątecznym wydaniu podsumowania tygodnia. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, jak się Wam podoba upgrade materiału i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału wideotestów. Tymczasem życzę Wam wszystkim wesołych i spokojnych świąt i wracam do świątecznego obżarstwa. Nom 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 nom.